Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Na początek kilka przeprosin. Jestem teraz na Mazurach, w okolicach Szczytna. Okazało się, że tutaj w ogóle nie ma internetu. Mój router nie działa. To pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Umieściłem go nawet w najbliższym pensjonacie na najwyższym trzecim piętrze i efekt jest taki, że program o najniższej rozdzielczości wchodzi przez 12 godzin, wchodzi przez całą noc. Więc przepraszam za ten stan techniczny programu, bo to najniższa rozdzielczość. Zresztą jeżdżę do Szczytna i tam dzięki życzliwości dobrych ludzi mogę to wkładać, jeżeli tak można powiedzieć, na YouTube, z tym, że no to nie mogę czekać długo, prawda? Więc znowu ta najniższa rozdzielczość. No i tak, dzisiaj będzie temat, który jest tematem zarówno z filozofii politycznej, jak i z antropologii filozoficznej. Ten temat to dobrobyt. Dzisiaj termin dobrobyt jest bardziej terminem socjologicznym, psychologicznym, a może najbardziej politycznym. Natomiast termin dobrobyt jest terminem filozoficznym, to znaczy jest terminem wskazującym na coś ważnego w ludzkim życiu, na to, co najbardziej kompetentna jest filozofia, żeby to opisać. I teraz zauważmy, zwróćmy uwagę na samo słowo, dobrobyt, dobry byt. Jeszcze lepiej to wygląda w języku słowackim. Kiedyś byłem wielkim fanem Słowacji, języka słowackiego, kultury słowackiej. Jeździłem na Słowację, nim ona weszła do Unii Europejskiej. I dowiedziałem się, że dobrobyt po słowacku to blachobyt. No i zainteresowałem się, co to jest to blacho. No i się okazało, że to blacho, blacha. Okazało się, że to jest szczęście, czyli szczęściobyt. Ale tak, wróćmy do czasów dzisiejszych. Jak tłumaczą nam, co oznacza słowo dobrobyt? Mówią, że to jest łatwe zaspokojenie, czy w miarę łatwe zaspokojenie preferencji. No, czyli termin jest całkowicie subiektywny, no bo jakie ma preferencje dany człowiek, taki jest jego dobrobyt. Jeżeli ma jakieś preferencje bardzo wysokie, no to nie ma dobrobytu. Jeżeli one są łatwe do zaspokojenia, powiedzmy w dzisiejszych czasach, no to mówi, mam dobrobyt i się cieszy. Tylko pytanie, skąd się biorą te preferencje? No i odpowiedź jest taka, że kształtują je media, kształtują je politycy, kształtuje je szkoła, najbardziej chyba reklama. Reklama i wynikająca z tej reklamy świadomość społeczna. No i oczywiście przez dobrobyt dzisiaj rozumie się tylko coś, co ma miejsce w perspektywie materialnej. Tylko materialnej, prawda? Czyli chodzi o przedmioty, chodzi o mieszkania, samochody, żywność. Tutaj dokonuje się wielu oszustw, które powodują, że ludzie są przeświadczeni, że coś mają, jakiś X, a tego X-u wcale nie mają. I tu, kiedyś pewnego roku miałem bardzo dużo gości w Nałęczowie, zgromadziłem dużą ilość autentycznych soków wyciskanych z różnych owoców południowych. No i przychodzili ci goście i proponowałem im woda, sok. I wszyscy zawsze wybierali wodę. I dopiero później się zorientowałem dlaczego, bo soki nie są dobre, bo soki to są te zajzajery, które można kupić w każdym sklepie, które składają się z koncentratu owocowego i wody. To jest zupełnie inny smak i inna jakość niż prawdziwe soki, no ale ludzie są
przeświadczeni, że ich dobrobyt materialny na tyle wzrósł, że mają łatwy dostęp do soków, znaczy mogą sobie je zawsze kupić. Wróćmy do właściwego znaczenia terminu dobrobyt i jeszcze raz to powtórzę, dobry byt, dobrobyt. Czyli no można by to tak przełożyć w wielkim uproszczeniu, dobre życie. Czyli no jest to związane z dobrem. Ja przypomnę, że taka podstawowa, techniczna definicja dobra, dobro to jest to, co służy człowiekowi. No i na pytanie, co służy człowiekowi, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, kim jest człowiek. Więc dobrobyt w tym sensie należy do, czy jest tematem filozofii człowieka, metafizyki człowieka, czy jak to woli, antropologii filozoficznej. W filozofii politycznej on oczywiście się pojawia, był bardzo ważnym tematem filozofii politycznej katolickiej okresu międzywojennego, no bo jednym z celów państwa jest właśnie dobrobyt. Kiedyś w średniowieczu czy w filozofii klasycznej to się określało, że celem państwa jest, są cnoty społeczeństwa, jest zbawienie społeczeństwa. Jakby tak się zastanowić, to z pewnego punktu widzenia, katolickiego punktu widzenia, dobrobyt, dobry byt, no to jest ten, który nie niszczy człowieka duchowo, jest czymś, co występuje we wszystkich możliwych wymiarach materialnym, duchowym, intelektualnym, moralnym i tak dalej. No i teraz w okresie międzywojennym, jak mówiłem, filozofowie katolicy zajmujący się filozofią polityczną dużo uwagi skupiali na dobrobycie i oni określili dobrobyt jako łatwe zaspokojenie potrzeb naturalnych człowieka. Więc zobaczmy, że zupełnie inna definicja niż łatwe zaspokojenie preferencji człowieka, bo tu nie chodzi o to, co człowiek myśli, co uważa za dobre, prawda? Mogą go tak skołować, tak mu wyprać mózg, że będzie myślał, że dobre dla niego jest mieszkanie kupione na najlepsze, najważniejsze mieszkanie kupione na kredyt i samochód powyżej 100 tysięcy czy 200 tysięcy. Natomiast naturalne potrzeby człowieka, no to jak zadamy to pytanie i możemy je zadać tylko na gruncie antropologii filozoficznej, filozofii człowieka, no to te naturalne potrzeby człowieka są materialne, są duchowe, są moralne, psychiczne oczywiście, kulturowe, intelektualne, religijne i teraz zauważmy jedną rzecz, że dobrobyt właśnie dzieli się, ewidentnie dzieli się i na to zwrócili uwagę filozofowie katolicy polscy okresu międzywojennego, na dobrobyt materialny, moralny, kulturowy, duchowy, intelektualny. Co najmniej możemy wyróżnić te typy dobrobytu. I jedna uwaga trochę na marginesie, że na pytanie, które zadano sobie w okresie międzywojennym w Polsce, jaki jest podstawowy czynnik dobrobytu materialnego, odpowiedź była wolny czas. Czas, nad którym panujemy, z którym możemy zrobić, co chcemy. No bo co to za dobrobyt materialny człowieka, który może sobie kupić na kredyt mieszkanie 150 metrów w Warszawie, samochód typu Porsche, najlepszy telewizor, komputer i coś tam innego. A ten człowiek pracuje po 16-17 godzin na dobę. Sam znam takich ludzi. To nie jest wolny człowiek. Gdzie on ma dobrobyt? Gdzie on dysponuje wolnym czasem?
No i ciekawe, że ludzie nie mają takich skojarzeń. Ja, jak siedziałem głęboko w tej filozofii politycznej okresu międzywojennego, i akurat zaproszono mnie do Niemiec, Polacy, do Berlina i poprosili mnie, żeby to był jakiś taki temat, który przyciągnie ludzi. No i sformułowałem temat, dlaczego w Niemczech nie ma dobrobytu. I bardzo dużo ludzi przyszło do tej polskiej parafii w Berlinie. Część mówiła, że czy ja coś wiem, jakiś kryzys, jakiś upadek banków, o co chodzi. A inni byli głęboko oburzeni, jak to w Niemczech nie ma dobrobytu, w Niemczech jest największy dobrobyt. Znaczy, może Niemcy mają największe dochody na głowę, ale to nie jest dobrobyt, to z dobrobytem, prawdziwym dobrobytem nie ma nic wspólnego. Teraz dzisiaj nie wyczerpię tego tematu dobrobytu, natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że w okresie międzywojennym zwracano bardzo uwagę na taki typ dobrobytu, którego tu nie wymieniłem, dobrobyt stanowy. Nie mówili o dobrobycie klasowym, o dobrobycie, znaczy powiedzmy dobrobyt właściwy dla klasy średniej, dla klasy wyższej, dla klasy niższej. Mówili dobrobyt stanowy. O co tu chodzi? Taki drobny przykład. Jest profesor uniwersytetu. Prawdziwy profesor prawdziwego uniwersytetu. No i teraz on w domu powinien mieć, jak normalnie funkcjonuje jako profesor, no 10 tysięcy, 15 tysięcy książek. Do jego naturalnego uposażenia, naturalnych potrzeb należą te książki, należą garnitury, należą krawaty, należą koszule, różne elementy właściwe dla jego życia, nieodzowne od jego życia. Są elementami, które w innych stanach nie występują. Dobrobyt, czyli ci myśliciele okresu międzywojennego zwracali uwagę, że inny jest dobrobyt sprzedawcy w sklepie obuwniczym, inny jest dobrobyt profesora, inny jest dobrobyt rolnika, inny. No i teraz zauważmy, że jest taki problem. Dobrobyt pełny występuje wtedy, kiedy występuje w tych płaszczyznach dobrobytu materialnego, dobrobytu moralnego, dobrobytu kulturowego, dobrobytu intelektualnego. Pełny rozwój człowieka powoduje tylko taki dobrobyt i zarazem ten dobrobyt jest dobrym bytem człowieka. Ale są ludzie, którzy nie mają potrzeb intelektualnych, nie mają potrzeb kulturowych, prawda? Te światy dla nich w ogóle nie istnieją. No i tu znowu wracamy do dobrobytu stanowego, prawda? Że są pewne stany, w wypadku których, czy dobrobyt jest tylko częściowy, ale zaspokojenie preferencji może być pełne. No bo nie mają preferencji intelektualnych czy preferencji kulturowych, ale to nie jest stan jakby normalny, dobry dla człowieka. Życie intelektualne, kultura. Kultura, czyli sztuka, filozofia, teologia, architektura, rzeźba, malarstwo, muzyka, jednym słowem piękno, jest czymś, bez czego człowiek rozwijający się w pełni i do końca, znaczy może przesadziłem, ale rozwijający się we wszystkich płaszczyznach swojego człowieczeństwa, no, tego potrzebuje. To są jego naturalne potrzeby. Zaspokojenie, dobrobyt to zaspokojenie potrzeb naturalnych. W tym momencie muszę skończyć, bo nie przepcham tego programu, nie wepchnę go, mówiąc brzydko, w YouTube w tych warunkach. Myślę, że w sierpniu będzie lepiej, w sierpniu będę pod Płockiem,
Natomiast no, dzisiaj kończę i będę ten temat dobrobytu kontynuował w następnym programie poświęconym filozofii. Dziękuję bardzo.